Kaju, welcome. A. Cześć, witam na moim kanale po polsku, nie po angielsku. Kwestia przyzwyczajenia, muszę się przestawić. Witam na kanale Fitness bez ściemy i dzisiaj kolejne ćwiczenia wyszczuplające. Skupimy się na tutaj talii i brzuchu, czyli rzeźbimy ładną, smukłą talię i płaski brzuch. Zapraszam serdecznie na nowe ćwiczenia wyszczuplające. Zaczniemy sobie w pozycji siedzącej, nogi z przodu, ugięte, stopy skierowane do góry, czyli tutaj przy okazji też będziemy rozciągać łydki. Zacznijmy w sylwetkę wyprostowaną. Wysoko, klatka piersiowa do góry, barki na dół. Będziemy robić skręty. Podstawowy błąd, jaki popełniamy, to nie robimy tego skrętu, tylko wyciągamy jedno ramię, żeby dosięgnąć z tyłu. Musicie zrobić obrót. Jeżeli kręgosłup to jest nasza oś, to robimy właśnie obrót wzdłuż osi kręgosłupa. Skupię się na razie na jednej stronie. Oddychanie też jest ważne. Wdech, pozycja wyprostowana do przodu. Wydech, ściągamy mięśnie brzucha i skręt. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Na początku właśnie sylwetka wyprostowana. Siedzimy pionowo. Później, kiedy będzie potrzebowały już tutaj trochę więcej pracy, żeby to ćwiczenie lekko utrudnić, to pochylamy się do tyłu, ale dalej nie garbimy pleców, tylko kręgosłup jest w dalszym ciągu wyprostowane. To jest tylko przechylanie do tyłu. Możecie pozostać w tej pionowej lub już bardziej właśnie pochylone do tyłu. Możecie ze dwa razy. Pamiętajcie, wdech na środku, wydech, skręt. Wdech i wydech. Mięśnie brzucha muszą być ściągnięte cały czas. To jest najważniejsza rzecz, żeby tu cokolwiek zmienić, wyrzeźbić tą część ciała. Mięśnie muszą być uaktywnione. Uwierzcie mi, robiłam na mięśniach rozluźnionych, bo jest łatwiej. Oczywiście, że jest łatwiej i nie było efektów. Dopiero kiedy te mięśnie rzeczywiście czujecie, że je ściągacie, że kontrolujecie tą część waszego ciała. Wdech na środku, wydech, skręt. Wdech i wydech. Tak jakbyście starały się prawy łokieć, a nawet bark, bo też można sam łokieć ciągnąć, dociągnąć do przeciwnego kolana. Muszę ze dwa razy wdech i wydech. Wdech i wydech. Drugie ćwiczenie na płaski brzuch. Pozycja na łokciach. Znowu klatka piersiowa do góry, mięśnie brzucha już ściągnięte. Stopy do siebie i teraz wdech na dół, wydech. Tu się skupiamy najbardziej na dociągnięciu kolan, dociągnięciu nóg do naszej klatki piersiowej. Wtedy te mięśnie najbardziej pracują. Wdech i wydech. Na tym wydechu się skupcie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mocne mięśnie brzucha. Jeżeli czujecie już po kilku ćwiczeniach, powtórzeniach, że nie możecie już dalej kontrolować tych mięśni, po prostu już są zmęczone, robimy przerwy. Pamiętajcie, nie róbcie za dużo, bo wtedy nie pracujecie tymi mięśniami. Ciało używa innych mięśni. Jeśli ktoś jest jeszcze ze mną, zróbmy 5 razem. 5, 4, wdech, wydech. 3, 2 i 1. Rozciągnijmy teraz mięśnie brzucha. Nie tylko chodzi o to, żeby je tutaj kurczyć, ściągać, ale one muszą być też rozciągane. Wtedy nie będą tak boleć po ćwiczeniach. Pamiętajcie, pośladki ściągnięte przy tej pozycji, kiedy unosimy klatkę piersiową. I wyżej klatka piersiowa, te mięśnie pośladków muszą być ściągnięte jeszcze mocniej. Wdech do góry, wydech na dół. Jeszcze ze dwa razy wdech i wydech. Też fajne ćwiczenie na wzmacnianie
pleców. Dobra. Teraz na czworaka. Lewa noga wyprostowana na podłodze, wdech, wydech, bez zmieniania pozycji ciała, bez przechylania się w prawo. Sama noga, będziecie czuły nie tylko mięśnie boczne tutaj brzucha, właśnie nasza talia się będzie rzeźbić, ale wzmacniamy też górną część ciała tutaj prawą w tym momencie, czyli wdech noga z tyłu, wydech do przodu. To może mały być ruch, albo możecie dociągnąć prawie na wysokość waszej dłoni na podłodze, wdech i wydech. Podstawowy błąd, jeżeli będziecie chciały na siłę, to przechylicie się w przeciwnym kierunku. I w tym momencie nie pracujemy już mięśniami brzucha. Na tyle, na ile byśmy mogły. Czyli nieważne, jak ta noga jest na zewnątrz daleko, ważne jest, żeby sylwetka była stabilna. Może jeszcze 4 razy. 4. 3. 2. I 1. Prawa noga. Wdech na podłodze, wydech do prawej strony. Pilnujcie, żeby obydwa ramiona były wyprostowane. Szczególnie zwróćcie uwagę, czy uginacie lewe ramię w lewym łokciu, bo to oznacza, że właśnie przechylacie pozycję, przechylacie się w lewą stronę. Unikamy tutaj jakiegokolwiek ruchu reszty ciała, tylko noga. Może jeszcze 3, 2 i 1. Następne na ładną talię. To jest lewa noga do boku, pośladek ściągnięty. Prawe ramię do góry. Przy wdechu skłon w prawo. Przy wydechu do lewej. Pracujemy prawą i lewą stroną w tym samym czasie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć. Cztery. Trzy. Trudniejsze, no to oczywiście niżej podłogi. Dwa. I jeden. Po prostu sprawdźcie, na jaką wysokość na razie możecie zrobić ten ruch. Najważniejsze, że jak wracacie do pozycji wyjściowej, unosicie górną część ciała z powrotem do pozycji wyjściowej, nie wstrzymujecie oddechu, czyli wdech i wydech. Może na razie to będzie tylko tyle. Może ktoś z was już ma silniejsze te mięśnie boczne, to wtedy ten skłon jest dużo głębszy. Może nawet ktoś już prawie dotyka podłogi, ale pośladki ściągnięte. Nie uginamy tutaj, nie ma ruchu z bioder. To jest tylko ruch w prawo i w lewo. Nie przechylamy się do przodu. 4. 3. 2. I 1. Teraz na czworaka znowu. Tym razem nie boczne, a przednie mięśnie. Właśnie brzuch, płaski brzuch. Noga uniesiona lekko. Nie unoście za wysoko. Nie chcemy skrętu z biodra. Tylko, żeby była stopa nad podłogą. Tylko tyle unosimy, nie więcej. I teraz przy wydechu dociągamy te kolano do przodu. Wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, czy dociągacie kolano, bo przechylacie sylwetkę do przodu. Wtedy znowu jest łatwiej, ale nie pracują mięśnie brzucha. Sylwetka jest w tym samym ułożeniu. Zwróćcie uwagę, ja się nie poruszam ani do przodu, do tyłu. To jest tylko sama noga z biodra. Wdech wyprostowana, wydech do przodu, mięśnie brzucha. Ściągamy mocno, dociskamy dłonie do podłogi, klatka piersiowa uniesiona, czyli plecy mogą być lekko zaokrąglone tym razem. Lepiej niż żebyśmy opuścili sylwetkę. Tym bardziej, im bardziej będziecie dociskać ręce do podłogi,
Tym bardziej tutaj będziemy pracować mięśniami brzucha. Mamy lepsze ułożenie kręgosłupa. Może jeszcze dwa. Wdech. I jeden. Świetnie. Prawa noga. To samo. Tylko tyle, co nad podłogą. Nie unoście za wysoko. Wdech i wydech. Do przodu. Jeżeli ta noga jest blisko, nie, możemy jej dociągnąć. Tak blisko prawego ramienia. Nie przejmujcie się. Dobrze? Nie porównujemy się z nikim. Ja ćwiczę od wielu lat i jesteście na dobrej drodze, żeby osiągnąć efekty, ale nie ma się co porównywać z nikim. Każdy zaczął w innym momencie, każdy jest w innym momencie. Najważniejsze, żeby czuć mięśnie brzucha przy dociąganiu nogi. To wszystko, co potrzebujemy robić. Ściągamy te mięśnie brzucha. Bo szczerze, ze dwa razy. Dwa. I jeden. Odpoczywamy. Rozciągamy mięśnie pleców, lędźwi, pośladki, biodra. To wszystko też pracuje. To jak pracuje na mięśniach brzucha, to też pozostała część ciała również bierze w tym udział. Także dobrze to mięśnie też porozciągać. Teraz położymy się na plecach. I tu pamiętajcie, najważniejsza rzecz. Też popełniałam ten błąd przez wiele lat. Bolały mnie plecy, bolały mnie lędźwie, nie bolały mnie w ogóle mięśnie po ćwiczeniach. Nie mogłam dojść, co jest grane. Musicie docisnąć, zanim zaczniecie cokolwiek tutaj robić, jakiekolwiek ćwiczenie. Ta pozycja wyjściowa jest najważniejsza. Dociskacie ten odcinek lędźwiowy do podłogi. I w tym momencie ustawiacie miednicę w takim ułożeniu, że mięśnie brzucha się automatycznie już ściągają. One już są aktywne. Nawet jeżeli wy ich nie umiecie jeszcze kontrolować, to one w tym momencie już się uaktywniły. Już się ściągają lekko. To jest najważniejsze. I to trzymacie cały czas. I teraz prawa noga do góry. Wdech, noga na dół. Wydech, noga do góry. Pilnujemy, co dzieje się tutaj. Czy dalej lędźwie są na podłodze? Jakikolwiek minimalny ruch wygięcia kręgosłupa, to jest sygnał, noga jest za nisko i nie pracują mięśnie brzucha, tylko właśnie tutaj idzie wszystko na lędźwie, na te mięśnie tylne pleców i stąd biorą się bóle pleców. Bo chcecie za mocno ćwiczyć, wasze ciało na to nie jest gotowe, mięśnie brzucha nie są na tyle mocne i tutaj zachodzi właśnie zmiana ułożenia waszej miednicy. Czyli tu cały czas jesteśmy skupieni na ułożeniu bioder i lędźwi i noga wtedy idzie na dół, nieważne na jak nisko podłogi. Najważniejsze, żeby tu mięśnie pracowały, żeby mieć tą stabilizację, bo wtedy macie pewność, że używacie mięśni. Może jeszcze trzy razy. Pamiętajcie, możecie w każdej chwili przerwać ćwiczenia. Nie musicie robić wszystkich powtórzeń ze mną. Wdech i wydech. Im więcej będziecie ćwiczyć, im dłużej, konsekwentnie, to oczywiście będziecie w stanie zrobić wszystkie powtórzenia ze mną, a nawet te wideo dwa razy. Ale trzeba od czegoś zacząć. Zmieńcie nogę. Wdech na zewnątrz, noga na dół, wydech do góry, do siebie. Wdech i wydech. Jeśli ktoś już z was kontroluje mięśnie brzucha, to przy unoszeniu nogi stara się jeszcze bardziej ściągnąć te mięśnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Rozciągamy nasze lędźwie, pośladki. Oddychamy, sprawdzamy barki i kark, głowa rozluźnione. Zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie. Teraz ułatwimy sobie ułożenie właśnie tego naszego odcinka lędźwiowego, kładąc ręce pod biodra. Dociskamy dalej lędźwie do podłogi, tą dolną część pleców.
i to sam, ten sam ruch. Wdech i wydech. Tylko teraz mamy obydwie nogi uniesione do góry. Pamiętajcie, nie chodzi o to, czy noga jest nisko. Chodzi o to, czy wasze plecy są w tym samym ułożeniu, czy mięśnie brzucha pracują. Może być tyle i będzie na tyle tak samo efektywne ćwiczenie, jeżeli to jest twój zakres ruchu, jeżeli tylko do tego momentu kontrolujesz mięśnie brzucha. Bo tylko wtedy nimi pracujemy, kiedy one są uaktywnione. Sprawdziłam na sobie z niewiedzy na początku i teraz się z wami tym dzielę. Zmieniamy nogę. Wdech na dół, wydech do góry. Wdech i wydech. Jeśli mięśnie są słabe, to mały zakres ruchu nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyście wiedziały, że mięśnie brzucha pracują. Może jeszcze ze dwa razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozluźniamy. I macie kolejny krótki zestaw ćwiczeń, który możecie łączyć z innym filmikiem i macie nową, znowu serię ćwiczeń. Albo zrobić dwa razy. Wszystko zależy, jak te mięśnie. Jak rozciągać po treningu właśnie te mięśnie przednie brzucha i boczne. Zróbmy teraz rozciąganie. I jeżeli ktoś z was jutro będzie czuł, że te mięśnie mamy zakwasy, to zróbcie te ćwiczenia. Ja w opisie wideo, tak jak zawsze, podam czas, kiedy zaczynają się ćwiczenia rozciągające, także nie musicie szukać, gdzie to jest. Będzie to zaznaczone w opisie, tylko klikniecie na ten czas i filmik się zacznie od momentu, kiedy robimy rozciąganie. Pośladki ściągnięte to mogą być tylko przedramiona na podłodze. Jeżeli już czujecie mięśnie brzucha, zostajemy w tej pozycji. Także zwracamy uwagę, jak kręgosłup w tym ułożeniu. Tu nie może być żadnego dyskomfortu w odcinku lędźwiowym. Jeśli ktoś z was ma większy zakres ruchu, mięśnie są w porządku, to może unieść wyżej. Zaczynamy dłonie nad naszymi barkami, pod naszymi barkami. One mogą być szerzej niż szerokość naszych barków na początku, bo tak jest wygodniej po prostu unieść ciało. Później, kiedy macie mięśnie mocniejsze, one mogą być bliżej klatki piersiowej. Tylko pilnujcie barku. Barki opuszczamy na dół, głowa do góry. I w taki sposób rozciągamy mięśnie właśnie przednie brzucha. A wzmacniamy plecy i odcinek lędźwiowy. I tu możecie zostać dłużej w tej pozycji, krócej. Wszystko zależy, jak się czujecie. Przede wszystkim właśnie jak kręgosłup. Żeby tu nie było żadnego dyskomfortu w dolnej części pleców. Powoli opuszczamy na przedramionach. Powoli unosimy biodra. To jest taka bezpieczna forma zmieniania pozycji z pozycji leżącej na plecach do pozycji siedzącej na piętach bez obciążania kręgosłupu. Kręgosłupa bez obciążania tego odcinka lędźwiowego. Później będziemy robić różne inne, bardziej zaawansowane przejścia, które będą też częścią naszego programu, ale na razie to jest początek, budujemy tą bazę. Boczne mięśnie brzucha. Podobnie jak ćwiczyliśmy, lewa noga do przodu, tylko teraz skupiamy się wyłącznie na rozciąganiu. To będzie wasza prawa strona. Wdech, pozycja wyprostowana i wydech. Skłon do lewej, żeby czuć rozciąganie z prawej. Nie uginamy łokcia, bo wtedy tracimy to rozciąganie. Ramię jest wyprostowane, skierowane wysoko. Nie do podłogi, tylko właśnie do sufitu. Wdech i wydech. Lewa strona jest rozluźniona. Możemy trzymać tą pozycję i ruszać tylko samym ramieniem. Wdech i wydech. Rozciągamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Świetnie. Prawa noga do boku, lewe ramię wysoko. Wdech i wydech. Na razie cała górna część ciała pracuje. Te dwa ćwiczenia w zupełności wystarczą,
jutro, ale najczęściej to jest 2 dni po ćwiczeniach. To jest takim opóźnieniem, te tak zwane zakwasy odczuwamy. I najlepiej je właśnie rozciągnąć te mięśnie. Także jutro i pojutrze zróbcie sobie te ćwiczenia rozciągające, to ułatwi ten proces regeneracji mięśni. Trzymamy pozycję i same ramię. Wdech i wydech. Czujemy rozciąganie z lewej strony. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz wdech i wydech. Świetnie. To tyle na dzisiaj. Jeśli masz ochotę, zrób ten filmik jeszcze raz. A jeżeli wystarczy, super. Pamiętajcie, z minimalnym wysiłkiem, ale z maksymalnym zaangażowaniem. To znaczy, ćwiczymy systematycznie. Lepiej te 15 minut, czy nawet 5 minut, niż robić sobie duże przerwy tydzień czy 2 tygodnie. Zaczynamy najlepiej raz w tygodniu i potem, jak już nie mamy tych zakwasów, dodajemy następną serię w ciągu tygodnia, jeśli oczywiście macie na to czas, a mam nadzieję, że znajdziecie te 15 minut, żeby coś poćwiczyć. Także dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszych filmiku, w kolejnych ćwiczeniach wyszczuplających talia i płaski brzuch. Jeżeli Wam się podobało, proszę dajcie mi kciuka, bo to naprawdę mnie motywuje do kręcenia następnych filmików. Tak? Ja też czasami mam doły, uwierzcie mi. Nikt tego nie ogląda, po co ja to robię, ale dostaję od Was fantastyczne komentarze i to naprawdę daje mi energię, że robię coś dobrego i ktoś z tego korzysta, bo to jest najważniejsze, że ktoś to ogląda, ktoś to ze mną ćwiczy i czuje się fajnie. Bo o to wszystkim chodzi, żeby właśnie mieć przyjemność z tych treningów, a nie tylko, żeby się katować. Także dziękuję, więcej nie gadam i zapraszam za tydzień na kolejne ćwiczenia. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za komentarze i jesteśmy razem. Pa!